Coraz częściej pacjenci używają książek elektronicznych, ponieważ tak naprawdę tradycyjne już troszeczkę odchodzą w przeszłość, można powiedzieć. I coraz częściej jednak korzystamy ze tabletów, komórek, niekiedy też z komputerów do czytania takich książek. Natomiast warto pamiętać jest, że książki elektroniczne powinno się czytać na specjalnych do tego czytnikach, dlatego że tak naprawdę czytniki są zaprojektowane w taki sposób, aby ten tekst, który nam się na nich wyświetla, był w odpowiednim kontraście. Dodatkowo, jeżeli mamy taki czynnik, który jest czytnik przeznaczony dla książek elektronicznych, on wówczas, niezależnie pod jakim kątem na niego spojrzymy, tekst będzie praktycznie taki sam, gdybyśmy trzymali w ręku książkę i czytali z takiej zwykłej, tradycyjnej książki. W przypadku tabletów, kiedy tak naprawdę często w autobusach czy też w komunikacji miejskiej widzę, jak większość ludzi nie czyta właśnie z czytników książek, tylko mając przed sobą komórki czy też tablet. Natomiast ważne jest, żeby tego unikać, ponieważ tablet czy też komórka emituje różnego rodzaju światło, które może być niekorzystne i męczyć bardziej oczy. Ważne jest również to, że w przypadku czytania też tradycyjnych książek czy też czytników, niestety jest tak, że nasz wzrok i tak się męczy, ponieważ tak naprawdę cały czas pracujemy z bliżą. Czyli czytając taką książkę, cały czas nasze oczy są napięte, może to wywołać również skurcz akomodacyjny, jeżeli nie robimy przerw w trakcie czytania. Niezależnie od tego, czy jest to książka tradycyjna czy książka elektroniczna, powinniśmy co jakiś czas robić przerwę. Czyli na przykład czytamy sobie przez 20 minut, robimy chwilę przerwy po to, żeby nasze oczy odpoczęły. Możemy wykonywać nawet takie ćwiczenia, patrząc sobie na przykład w dal i z powrotem na bliż. I kilka razy i później znowu możemy wrócić do czytania. Wówczas zauważymy, że nasze oczy nie są aż tak bardzo napięte po tej godzinie czytania, niż na przykład i będą bardziej rozluźnione.